Rozmawiam z panią Aleksandrą Sobolewską, nauczycielką języka niemieckiego i opiekunką Kamili. Jak ocenia pani trudność zadań konkursowych? Zadania konkursowe nie należą do zadań łatwych. Są one zróżnicowane. Przede wszystkim sprawdzają wiedzę z zakresu gramatyki, jak również leksyki, czyli z zakresu słownictwa. Poziom konkursu bazuje przede wszystkim na podstawie programowej, w której nauka języka obcego ma na celu przede wszystkim opanowanie przez uczniów zagadnień znajomości z języka niemieckiego na poziomie zapewniającym minimum komunikacji językowej. Konkurs daje uczniom przede wszystkim możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu języka niemieckiego. Jak pani sądzi, dlaczego Kamila odniosła sukces? Kamila jest uczennicą bardzo ambitną, zdolną i pracowitą. Sukces osiągnęła przede wszystkim dzięki własnej wytężonej pracy. Dużo czasu poświęcała na pewno na naukę języka niemieckiego. Starałam się Kamili pomóc w miarę możliwości po prostu w rozwiązywaniu trudnych zagadnień, jak również w rozwiązywaniu trudniejszych ćwiczeń, ale powtarzam, sukces Kamila zawdzięcza przede wszystkim sobie. Jakie są pani marzenia jako nauczycielki języka niemieckiego? Chciałabym, aby uczniowie, których uczyłam, uczę i będę uczyć, wykorzystali swoją wiedzę z zakresu języka niemieckiego w przyszłości, aby mogli, umieli ogólnie porozumiewać się z innymi uczniami, szczególnie z uczniami bądź rówieśnikami z krajów niemieckojęzycznych. Bardzo proszę powiedzieć uczniom po niemiecku, że warto uczyć się i poznawać kulturę niemiecką. Es ist sehr wichtig, die Sprache und Kultur anderen Ländern kennenzulernen. Man kann sich dann verständigen, man kann sich dann gut verständigen mit Deutsch und Sitten und Bräuche den anderen Ländern kennenzulernen. Viel Spaß mit Deutsch. Dziękuję za wywiad. Asia Baszniamin, Tu Szkolne Radio Dąbek.